STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Trenerze, za kilka minut wyruszacie na krótkie zgrupowanie do Słowenii. To przede wszystkim pierwsza w tym roku okazja do tego, aby trenować na naturalnej, a co ważne podgrzewanej płycie boiska. To chyba duży atut. Na pewno mecze. To jest 6-8 zespół Ligi Słoweńskiej i to na tydzień przed ich ligą, czyli na pewno liczymy na to, że zespoły wystawią maksymalne swoje składy na dany dzień. Plus to, co pan powiedział, trawa, trenowanie w naturalnych warunkach jest o tyle ważne. Dużymi krokami zbliża się mecz z Tychami, chcemy być do niego przygotowani jak najlepszy, więc to są główne cele tych dwóch naszych spotkań. Czyli rozumiemy, że z doboru sparring partnerów jest pan zadowolony? Tak, czekaliśmy długo na zakontraktowanie, bo chcieliśmy być przekonani, że będą to dobre zespoły, na tle których chcemy się zmierzyć, bo mamy paru nowych zawodników, jest to konieczne, żeby ci zawodnicy nie tylko zagrali w pełnym wymiarze czasowym, ale również, żeby wkomponowali się jak najszybciej w zespół. Tak jak powiedziałem, prędzej liga się zbliża i od pierwszego meczu musimy zrobić wszystko, żeby być jak najlepiej przygotowani. Jest kilku nowych zawodników, czy możemy poprosić o krótką charakterystykę tych zakontraktowanych nowych twarzy w Górniku? Mike Carvot to chłopak, który wywodzi się tutaj z naszych regionów, spod Wodzisławia. Czekał długo na swoją szansę, jak się dowiedział, że ma szansę zagrać w Górniku. Od samego początku starał się zrobić wszystko, żeby nas przekonać do tego, że nie jest tylko alternatywą na lewą stronę, ale chce wywalczyć to miejsce na lewej stronie bądź w środku obrony. Dani to jest zawodnik, który bez dwóch zdań dodaje nam czegoś, czego szukaliśmy. To jest pokoju i jakości z tyłu. Liczymy na jego rozwagę, na jego dobre przygotowanie taktyczne, jak również na taką chęć pokazania się, bo miał dłuższą przerwę. Zrobił wszystko, żeby udowodnić, że przyjeżdżając tutaj wiedział od samego początku, po co przyjeżdża, jakie są względem niego oczekiwania. To jest piłkarz gotowy, jak gdyby on w ostatnim sezonie rozegrał prawie że od deski do deski, strzelił 5 bramek, miał asysty, więc to jest chłopak bardzo dynamiczny, z dobrą grą 1-1 i również tak jak pozostała dwójka, liczymy bardzo, że wkomponuje się szybko w zespół i będzie tutaj mocnym naszym takim wzmocnieniem. Jestem przekonany, że z dnia na dzień będzie coraz to bardziej wartościowszym piłkarzem. Myślę, że o Denisie jest z nami najdłużej, już rozmawialiśmy, tutaj wszyscy wiemy, o kim mówimy, jak gra. Na koniec, panie trenerze, prośba o taki raport zdrowotny, czy z wszystkich zawodników może pan skorzystać, z których chciałby podczas tego obozu? No Grzegorz od dłuższego czasu boryka się z chorobą, więc nie było sensu go brać tutaj na to parodniowe, na te mecze, ponieważ pierwszy musi się tak naprawdę wyleczyć, żeby nie było komplikacji. Taki jest plan na Grzegorza. Rafał dzisiaj zagrał przed chwilą w sparingu, zagrał 45 minut, strzelił ładną bramkę, to cieszy, że nie tylko coraz lepiej wygląda motorycznie, ale i również ma łatwość zdobywania bramy. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.